Duży zwierzak za wszelką cenę chce złapać mniejszego. Ten motyw doskonale jest nam znany z takich kreskówek jak Tom i Jerry czy Struś pędzi wiatr. Rosjanie, jak to Rosjanie, chcieli mieć swoją wersję bajki w tym stylu. Ja jestem Turbat i witam w kolejnym odcinku z cyklu Gimby nie znają, gdzie przypomnę wam jedną z moich ulubionych bajek z dzieciństwa, czyli Wilka i Zająca. No, zajec, pogody! Ale oczywiście Gimby nie znają! Jak już wspomniałem, Wilki Zając był niejako wschodnią wersją Toma i Jerry'ego czy Strusia pędzi wiatra. Wilki Zając, a właściwie z rosyjskiego Nu Pagady, czyli Ja ci jeszcze pokażę, to radziecka kreskówka, która bawiła mnie za dzieciaka. Pamiętam jak dziś, kiedy rodzice wręczyli mi starą kasetę VHS z kilkunastoma odcinkami, które katowałem na okrągło. Nie wiesz co to VHS? Obejrzyj odcinek Gimby nie znają o tym. Wracając do tematu, w kreskówce Wilki Zając, tytułowy wilk z różnych powodów i za wszelką cenę próbuje dorwać sprytniejszego od siebie zająca. Oczywiście, jak to w takich kreskówkach bywa, rosyjski zajec zawsze uchodzi z życiem. Każdy odcinek ma troszeczkę inny klimat i odbywa się w innym miejscu. Do dzisiaj pamiętam epizod w supermarkecie, wesołym miasteczku, na torze wyścigowym i tak dalej. Oczywiście, jak na bajkę przystało, jest ona dość moralizatorska. Zając jest zawsze tym dobrym, grzecznym, a zarazem sprytnym wzorem dla dzieci. Na jego przykładzie serial pokazywał najmłodszym, jak należy właściwie się zachowywać. Z kolei wilk to czarny charakter, pełen złych nawyków, który jest uosobieniem złego zachowania. W dodatku nigdy mu nic nie wychodzi i jest jasnym, że naśladowanie jego zachowań raczej nie popłaca. Stałym elementem kreskówki było jedno zdanie, jakie wilk wrzeszczał do zająca pod koniec każdego odcinka. Zdanie to nigdy nie było zdabingowane na język polski, przynajmniej na mojej kasecie VHS. No, Zając Pagady, czyli Zając, ja ci jeszcze pokażę. Taki był też oryginalny rosyjski tytuł, u nas przetłumaczony na po prostu Wilki Zając. Zając! Zając! Ty mnie słyszysz? Słyszysz? Słyszę. No, Zając Pagady. Klimat tej bajki znacząco różni się od amerykańskich produkcji. Rosjanie pozwalali sobie na więcej i nie zastanawiali się za bardzo nad cenzurą niektórych scen. W obecnych czasach wiele z nich raczej nie pojawiłoby się na kanale dla dzieci. Do dzisiaj zastanawiam się, czy sceny, w których wilk pali papierosy jak smok, są dobrym wzorem dla dzieciaków. Ale cóż, to w końcu Rosja. Warto też wspomnieć o kultowej swojego czasu radzieckiej gierce, w której to sterując wilkiem łapiemy spadające jajka. Nie wiem, czy to ten sam wilk, co z kreskówki, ale podobieństwo jest uderzające. Osoby wychowane w erze przed disneyowskimi produkcjami doskonale znają Wilka i Zająca. Osobiście uważam, że to naprawdę wyjątkowa kreskówka, która bawi do dziś. Jakie było moje miłe zaskoczenie, gdy odkryłem, że oprócz odcinków, które miałem na kasecie, jest też cała masa nowszych, bardziej współczesnych, które za darmo można znaleźć na YouTubie. No, Zając Pagady! Wspomnienia kontratakują. Dzięki wszystkim za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się podobał filmik, to pamiętajcie, by go ocenić, zasubskrybować kanał. Po więcej, obczajcie też inne wspominkowe materiały z cyklu Gimby nie znają. I ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Na razie i cześć. Jak zawsze czekam na wasze komentarze. Dajcie mi znać, czego takiego jeszcze Gimby nie znają.